Piotr Tkaniec, dzień dobry w studiu portalu w Kielcach Info. Czas na drugą debatę kandydatów na prezydenta miasta Kielce. Dziś zajmiemy się tematyką edukacji i sportu. Witam serdecznie w studiu. Tym razem czworo kandydatów. Marcin Stępniewski, dzień dobry, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Marcin Chłodnicki. Dzień dobry państwu. Dzień dobry panie redaktorze. Adam Cyrański. Dzień dobry państwu. I serdecznie witam, szczególnie serdecznie witam panią Agatę Mariańską, której wczoraj zabrakło, dziś już jest z nami. KWW Razem dla Kielc. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Niektórzy kandydaci pracują. Debata składa się z dwóch rund. W pierwszej rundzie zadam państwu 5 pytań, na odpowiedź na każde pytanie jest 1 minuta. W drugiej rundzie każdy uczestnik może zadać jedno pytanie do wybranego kontrkandydata w temacie edukacji i sportu. Na zadanie pytania jest 15 sekund, a na odpowiedź 1 minuta. Jeżeli wszystko jest jasne, to możemy zaczynać. Zaczynamy od pana Marcina Stępniewskiego. Kieleckie szkoły podstawowe i średnie wypadają coraz gorzej w ogólnopolskich rankingach. Co pan zrobi, aby poprawić jakość nauczania w kieleckich szkołach podstawowych i średnich? To bardzo trudne pytanie, ponieważ program nauczania jest odgórnie ustalony przez ministerstwo. Natomiast przede wszystkim nauczyciele muszą więcej zarabiać i to się już powoli dzieje, żeby ta jakość kształcenia była wyższa. Ale musimy również zachęcać uczniów do tego, żeby poszerzali swoją wiedzę nie tylko wprost pod kątem programu edukacji, ale również korzystali z wielu innych aktywności. Mamy w Kielcach szkoły, jak chociażby liceum nazaretanek, liceum Świętej Jadwigi, które odnosi ogromne sukcesy i myślę, że to powinna być szkoła, na której całe miasto powinno się wzorować i na tym wzorze, z tych wzorców korzystać. Tak, żeby kolejne placówki edukacyjne w Kielcach osiągały sukcesy w skali ogólnopolskiej. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Pan Marcin Chłodnicki, przypomnę pytanie. Co pan zrobi, aby poprawić jakość nauczania w kieleckich szkołach podstawowych oraz średnich? Przede wszystkim trzeba zauważyć, jaki wpływ ma miasto i samorząd na nauczanie. W kompetencjach samorządu jest bardziej administrowanie budynkami, administrowanie oświatą, niż sam wpływ na programy nauczania, ich poziom. Ale oczywiście miasto może w tej mierze dużo robić. Możemy przede wszystkim organizować, co już się dzieje, dodatkowe chociażby zajęcia dla uczennic i uczniów. W tej kadencji, za mojej kadencji, zorganizowaliśmy dodatkowe zajęcia matematyki, dodatkowe korepetycje, które pozwalają później lepiej wypadać w tych ocenach na egzaminach. Czy chociażby dodatkowa próbna matura, która nie jest obowiązkowa, bo to jest jeszcze poza tą kuratoryjną, to pozwala cały czas podnosić ten poziom wiedzy. Myślę, że nauczycieli mamy dobrze przygotowanych do nauczania i wychowania młodzieży. Potrzeba trochę bardziej postawić na realizację podstawy programowej. Być może, co nie jest rolą samorządu, część lekcji powinna być ograniczona, a te, które są ważne, matematyka, polski język, powinno być ich więcej. Dziękuję bardzo za odpowiedź. I Adam Cyrański, przypomnę pytanie. Co pan zrobi, aby poprawić jakość nauczania w kieleckich szkołach podstawowych oraz średnich? Przede wszystkim wydaje mi się, że dzisiaj jest pewnego rodzaju takie wyrównywanie równaj do bezproblemowych ludzi. Starałbym się przede wszystkim wprowadzić dodatki motywacyjne dla nauczycieli, którzy prowadzą proces dydaktyczny, dlatego że to po stronie nauczyciela w dużej mierze leży przekazanie to młodzieży. Wiadomo, że dzisiaj nauczyciel podlega bardzo mocnej presji ze strony rodziców. Jest to nie do końca sprawdzone. W moich czasach nauczyciel miał pewien etos, szacunek i rola nauczyciela była zdecydowanie inna niż jest dzisiaj. Dzisiaj możemy to poprawić tylko przez właśnie dodatki motywacyjne, a przede wszystkim również sfinansować rozwój osobowy nauczycieli. Czyli trzeba po prostu zadbać o kadrę, czyli zwiększyć finansowanie i dokształcanie się samych nauczycieli, aby mogli podnieść poziom procesu dydaktycznego. Dziękuję bardzo za odpowiedź. I pani Agata Mariańska, co pani zrobi, aby poprawić jakość nauczania w kieleckich szkołach podstawowych oraz średnich? Wynagrodzenie na pewno jest bardzo ważnym czynnikiem, wynagrodzenie nauczycieli i warunki pracy. Nauczyciele teraz są przeciążeni, nie mają dogodnych też warunków pracy ze względów lokalowych i różnych innych. Natomiast tu podany przykład przez pana Stępniewskiego nie jest zbyt dobry, dlatego że akurat to liceum dobiera sobie kandydatów najlepszych. Tam nie idą wszystkie dzieci, tylko sobie wybiera tą wybraną grupę.
i trudno porównywać akurat to liceum do pozostałych placówek tego typu. Natomiast niewątpliwie trzeba też integrować młodzież, wprowadzać zajęcia pozalekcyjne, zajęcia integracyjne. Zwracałabym też właśnie uwagę na to, żeby młodzież kielecka miała takie zajęcia, wypełniała sobie czas wolny, mogła się rozwijać w ciekawy sposób, mogła się rozwijać na różnego rodzaju kółkach zainteresowań na przykład. Dziękuję bardzo za odpowiedź. I drugie pytanie zaczyna pan Marcin Chłodnicki. Z każdym rokiem ubywa studentów w Kielcach. Jak według pana powinna wyglądać współpraca pomiędzy kieleckimi uczelniami a miastem, aby w Kielcach studiowało więcej studentów? Proszę o podanie konkretnych rozwiązań. W kadencji, w której byłem, jestem nadal do końca jeszcze tej kadencji wiceprezydentem, wprowadziliśmy chociażby program stypendialny dla dobrze uczącej się, dla bardzo dobrze rokującej młodzieży, która wybiera kieleckie uczelnie. Uważam, że ten program, po pierwsze, trzeba zwiększyć jego finansowanie, zwiększyć stypendia, w związku z tym, że inflacja zaniżyła wartość tych stypendiów, trzeba rozwijać na tyle, żeby obejmowało coraz większą rzeszę studentów. Przede wszystkim musimy też zacząć współpracę z kieleckimi uczelniami. Ja już jestem umówiony z ministrem nauki i szkolnictwa wyższego, panem Dariuszem Wieczorkiem, na wizytę w Kielcach, na spotkanie z rektorami kieleckich uczelni, po to, żeby rozmawiać o takich kierunkach studiów, które będą gwarantowały też dobrą przyszłość kształcenia i dobrą pracę. No, oczywiście studentom należy oferować też coś więcej niż samą naukę. Powinna rozwijać się kultura, infrastruktura sportowa, na tym zależy młodym ludziom. Dziękuję bardzo za odpowiedź. I pan Adam Cyrański, przypomnę, pytanie, jak według pana powinna wyglądać współpraca pomiędzy kieleckimi uczelniami a miastem, aby w Kielcach studiowało więcej studentów? Przede wszystkim miasto powinno pełnić rolę, w mojej ocenie, takiego integratora pomiędzy uczelniami a przedsiębiorcami. Ja jestem najlepszym przykładem tego, że w zamierzchłych czasach byłem studentem, który otrzymywał stypendium fundowane od przyszłego pracodawcy, a oprócz tego brałem stypendium za naukę, czyli to pozwalało mi egzystować jako studentowi. Stypendium fundowane było przez mojego przyszłego pracodawcę i to powodowało, że studia były dla mnie też atrakcyjne. Jeżeli rola tego integratora, jakim będzie miasto, pozwoli skontaktować przedsiębiorców z uczelnią, aby przede wszystkim uczelnie dostosowywały kierunki nauczania do potrzeb lokalnego rynku pracy, więc przedsiębiorcy sami będą wybierać studentów, którym będzie zależało na tym, aby zostali w mieście, dobrze zarabiali, bo to jest naturalne, że w ten sposób też będzie szansa dla lokalnego rynku. Dziękuję bardzo za odpowiedź. I pani Agata Mariańska. Przypomnę pytanie, jak według pani powinna wyglądać współpraca pomiędzy kieleckimi uczelniami a miastem, aby w Kielcach studiowało więcej studentów? Ja może posłużę się przykładem. Dla mnie takim przykładem i konkretem jest to powstanie na przykład szpitala akademickiego, który w bardzo taki dobry sposób spowodowałby rozwój kierunków medycznych i okołomedycznych. Czyli ściągnąłby też do nas studentów i uczelnia stałaby się bardziej atrakcyjna i mogłaby się też rozwijać pod wieloma innymi względami. Więc to jest takie konkretne rozwiązanie, w którym miasto mogłoby bardzo pomóc też przez przekazanie gruntu, między innymi na Langiewicza. Były takie plany, bardzo żałuję, że to nie doszło do skutku. Ponadto jak najbardziej ważne jest to, abyśmy się reklamowali i promowali jako miasto dla studentów, mieli w swoim mieście ofertę kulturalną, ofertę sportową, która będzie tutaj studentów do nas ściągać i zatrzymywać młodych ludzi. No i oczywiście program gospodarczy, który mamy, na który nie ma teraz czasu omówić, ale też sprzyja ściąganiu studentów i młodych. Dziękuję bardzo za odpowiedź. I czas na trzecie pytanie, tym razem jako pierwszy pana. A jeszcze ja, panie redaktorze. A bardzo przepraszam, panie Marcinie, przepraszam. W takim razie powtórzę pytanie, jak według pana powinna wyglądać współpraca pomiędzy kieleckimi uczelniami a miastem, aby w Kielcach studiowało więcej studentów? Bardzo dziękuję. Bardzo się cieszę, że pan prezydent Chłodnicki nawiązał do tego programu stypendialnego, bo ten, który jest w obecnej formie, a właściwie ta forma, która się ukształtowała, jeszcze była wprowadzana, zanim pan prezydent był wiceprezydentem. I zapomniał pan prezydent powiedzieć, że kieleccy maturzyści są promowani dzięki mojej poprawce, którzy dzięki temu mają dodatkową punktację. Natomiast przechodząc do sedna, żeby do Kielc przyjeżdżali studenci i tutaj zostawali, potrzebna jest współpraca miasto, edukacja, biznes, czyli faktycznie musimy
dostosowywać kierunki studiów, ale także szkół zawodowych do potrzeb przedsiębiorców. To na pewno przyczyni się do tego, że tych studentów będzie więcej, bo zwyczajnie będą mieli gwarancję pracy zaraz po zakończeniu edukacji. Jeśli będą mieli gwarancję pracy, to nie tylko będą chcieli tu przyjeżdżać studiować, ale będą tu chcieli się osiedlać, co pozytywnie wpłynie na całe miasto i na całą naszą gospodarkę, ale także i na ofertę edukacyjną. Dziękuję bardzo. I teraz czas na trzecie pytanie, które brzmi. Od wielu lat toczy się publiczny spór na temat finansowania dwóch najważniejszych klubów sportowych w Kielcach. Czy zamierza Pan dalej wspierać finansowo Koronę Kielce oraz Industrię Kielce? Jeśli tak, to ja na jakich zasadach? Przede wszystkim to są dwie różne marki, dwa różne byty gospodarcze. Korona jest własnością miasta, co nie powinno mieć miejsca w przyszłości. W mojej ocenie powinno być to oddane w ręce kibiców, którzy po 500 zł rocznie złożą się na ten klub, więc co najmniej 5 tysięcy kibiców zapewni początkowy budżet na 2,5 miliona złotych. Miasto owszem może wspierać Koronę, ale powinno również kontrolować te pieniądze, bo dzisiaj miało z mojej wiedzy kłopoty z dostępem, na co te pieniądze są wydawane. Natomiast marka Kielce promowana przez Koronę jak najbardziej, wspieranie brandu, jakim jest miasto. Industria Kielce troszeczkę inaczej, biznes prywatny. Owszem, może dofinansowywać industrię, ale też musimy kontrolować, w jaki sposób są realizowane plany marketingowe miasta, co będzie powiązane właśnie z sukcesami tych zespołów. Także tak. Dziękuję. No, ale głównie to wspieranie sportu młodzieżowego. Dziękuję bardzo za odpowiedź. I teraz pani Agata Mariańska. Powtórzę pytanie. Czy zamierza Pani dalej wspierać finansowo Koronę Kielce oraz Industrię Kielce? Jeśli tak, to na jakich zasadach? Wspieranie finansowe Korony w tym momencie przez miasto nie służy ani Koronie, ani nie służy miastu. Na pewno tutaj muszą zajść zmiany. Natomiast chciałabym zwrócić uwagę na taki aspekt też bardzo emocjonalny związany z Koroną. Jest to nasz klub, jest to marka kielecka. Dlatego uważam, że powinniśmy zwracać uwagę na szkolenie młodych i żeby młodzi zawodnicy wchodzili do podstawowego zespołu, bo nawet ostatnia rzecz, która się wydarzyła tam w Koronie, gdzie zawodnicy nie wyszli, prawda, do publiczności, świadczy o tym, że zawodnicy trochę się oderwali od nas, że to nie są nasi zawodnicy, prawda, tacy wychowani przez nas, związani z tą Koroną, tak jak związani są oczywiście kibice i Korona jako marka musi zostać w Kielcach na pewno, tylko musi być przemodelowane to i znalezienie inwestora, owszem, ale jak najbardziej trzeba tutaj też zwracać uwagę na to, żeby ten inwestor zapewnił odpowiedni poziom Korony. Dziękuję bardzo za odpowiedź. I pan Marcin Stępniewski, przypomnę pytanie, czy zamierza pan dalej wspierać finansowo Koronę Kielce oraz Industrię Kielce? Jeśli tak, to na jakich zasadach? Korona Kielce i Iskra Kielce powinny wciąż być wspierane finansowo ze strony miasta, ale ten model finansowania powinien zostać zmieniony i powinien zostać uzależniony od wyniku sportowego i wyniku marketingowego. Powinna to być stała umowa, która reguluje, jakie kwoty otrzyma jeden i drugi klub, ale także wiele innych mniejszych klubów, chociaż tego typu akurat mniejszych klubów by nie dotyczyła tych amatorskich, w której wskazane by było, że w zależności od zajętego miejsca w tabeli, czy w zależności od wyniku marketingowego, konkretna kwota byłaby przekazywana do tych klubów. To jest niezbędne, żeby zakończyć tą chucpę polityczną, która toczy się wokół Korony, tą awanturę polityczną, która toczy się wokół Korony, ale miasto wciąż powinno ją wspierać, bo jest zbyt cenna dla Kielc. Powinien zostać znaleziony również poważny inwestor, taki jakim chociażby był Colporter, który mógłby przejąć część udziałów w spółce i finansować i rozwijać klub na znacznie wyższym poziomie niż stać na to miasto Kielce. Także potrzebne jest przemodelowanie tego. Dziękuję bardzo za odpowiedź i tą serię pytań kończy pan Marcin Chłodnicki. Przypomnę pytanie, czy zamierza pan dalej wspierać finansowo Koronę Kielce oraz Industrię Kielce? Jeśli tak, to na jakich zasadach? Struktura właścicielska obydwu klubów jest inna, ale zacznę od Korony, ponieważ właścicielem tej spółki jest miasto. Miasto nie jest od prowadzenia klubów w ekstraklasie, miasto nie jest od tego, żeby finansować sport zawodowy. Uważam, że należy zaprzestać finansowania w tej formule tego klubu sportowego. Zawodowy sport powinien być finansowany przez biznes, miasto powinno finansować sport dzieci i młodzieży. Inna formuła, która może być dla miasta korzystna, to jest zakup usług promocyjnych. I to oczywiście jest, uważam, możliwe, ale w takiej wysokości, na jakiej w danym momencie będzie stać budżet miasta. Iskra Kielce, znakomity klub,
natomiast jego właścicielem nie jest miasto. Nie ma możliwości prawnej przekazania wprost pieniędzy temu klubowi. Ale oczywiście miasto może skorzystać z potencjału promocyjnego Iskry Kielce poprzez również usługi promocyjnej, oczywiście również na poziomie, na jakim w danym momencie stać budżet miasta. Dziękuję bardzo za odpowiedź i przechodzimy do czwartego pytania. Teraz pani Agata Mariańska jako pierwsza. Małe kluby sportowe w ostatnich latach borykają się z coraz większymi problemami finansowymi. Czy zamierza pani przeznaczyć większe środki na sport amatorski, stowarzyszenia sportowe oraz mniejsze kluby sportowe? Przede wszystkim miasto powinno finansować właśnie takie kluby. Dodałabym tu jeszcze osoby niepełnosprawne, bo takie kluby też istnieją, gdzie grają osoby właśnie z niepełnosprawnościami. Jest to dla nich bardzo korzystne i bardzo ważne. Natomiast jeżeli chodzi o rozwój w ogóle takiego sportu amatorskiego, to uważam, że nasz klub mówi o tym, żeby na każdym osiedlu powstały małe boiska, na których młodzież miałaby dostępność korzystania z nich. Więc to jest jeden z też z postulatów Razem dla Kielc, z którym wychodzimy w naszym programie. Chcielibyśmy, żeby młodzież była zachęcana w jak najszerszym zakresie do tego, żeby włączać ją w taką działalność społeczną i w taką działalność sportową, żeby angażować młodych ludzi, żeby wychodzili z domu, integrowali się i działali razem i w jakiś sposób, żeby to powodowało ich dziękuję też. Dziękuję bardzo za odpowiedź. I pan Marcin Stępniewski, przypomnę pytanie. Czy zamierza pan przeznaczyć większe środki na sport amatorski, stowarzyszenia sportowe oraz mniejsze kluby sportowe? Zdecydowanie tak. Kluby amatorskie, mniejsze kluby sportowe bardzo często szkolą młodzież. Mamy Orlęta Kielce, mamy Czarnowie Kielce, czy wiele klubów zajmujących się zupełnie innymi dyscyplinami sportu, które kształcą młodzież. I to nie jest kształcenie tylko i wyłącznie sportowe, ale często za kształceniem sportowym stoi zupełnie coś więcej. Stoi takie kształcenie etyczne, kształcenie moralne, bo przecież sport to dziedzina, która naprawdę ma bardzo szeroki zakres edukacyjny, dlatego jak najbardziej większe środki powinny być przekazywane na małe kluby sportowe i ja z przykrością przyglądam się co roku budżetowi miasta, gdzie te środki są coraz mniejsze. Niestety to jest pion pana prezydenta Chłodnickiego i jak widać te zabiegi o to, żeby te środki były większe, były zupełnie bezskuteczne. Oczywiście zaraz padnie odpowiedź, że budżet nie jest z gumy. Nie jest z gumy, ale można tych środków szukać naprawdę w wielu miejscach, w których są wydawane bez sensu. Dziękuję bardzo. I pan Marcin Chłodniński, przypomnę pytanie. Czy zamierza pan przeznaczyć większe środki na sport amatorski, stowarzyszenia sportowe oraz mniejsze kluby sportowe? Absolutnie. I to dwutorowo. Po pierwsze w budowę infrastruktury sportowej, kontynuację tego, co rozpoczęliśmy w tej kadencji, gdzie powstawało szereg boisk przyszkolnych, czy chociażby takie, które za chwilę powstaną dzięki naszym inicjatywom, bo przy szkole 28, 13 czy 5 za chwilę w kwietniu będzie przetarg na kolejne boiska, na każde z nich zostanie przeznaczone około 1,5 miliona złotych, ale oczywiście też samo dofinansowanie tych klubów, które kształcą dzieci i młodzież, dlatego że sport to nie tylko rywalizacja, ale to także nauka, wychowanie charakteru, kształtowanie. No, oczywiście, że te pieniądze chciałbym, żeby w tym budżecie były większe. Nieraz w gronie zarządu miasta było to przedmiotem sporu i moich starań o to, żeby te pieniądze były większe. Natomiast odnosząc się do mojego przedmówcy, faktycznie kiedy nadarzyła się okazja do tego, żeby zwiększyć wpływy do budżetu miasta poprzez regulację stawek podatku od nieruchomości, tylko 5 radnych zagłosowało za tym, żeby te wpływy były większe, a w tych wpływach między innymi mogły być pieniądze na sport dziękuję dzieci bardzo i młodzieży. Dziękuję bardzo za odpowiedź i pan Adam Cyrański. Czy zamierza pan przeznaczyć większe środki na sport amatorski, stowarzyszenia sportowe oraz mniejsze kluby sportowe? Bez dwóch zdań, dlatego że w roku na przykład 2021 nakłady ze strony miasta były prawie 2 miliony 650, a w roku bieżącym jest to tylko 1 450 000. Należy zwrócić uwagę, że w większości kluby amatorskie to prowadzą pasjonaci. Trzeba zadbać o to, aby ci ludzie również mieli jakieś wsparcie, chociażby w jakimś zorganizowanych szkoleniach, żeby podnosić ich kwalifikacje. To będzie oddziaływało właśnie między innymi na młodzież, gdzie ten proces edukacyjny poprzez sport zdecydowanie będzie się podnosił. Chociażby można zaplanować, mając pełen plan i inwentaryzację klubów przed rozpoczęciem sezonu rozgrywek czy
jakiejkolwiek rywalizacji tychże klubów, należy je po prostu zinwentaryzować i przyjąć określony plan, jak będziemy te pieniądze dzielić, żeby to nie było tak, że te poszczególne kluby sobie wyrywają dofinansowanie, a żeby oni wiedzieli, na czym stoją i jak będą rozwijać ten proces edukacji dzieci. Dziękuję bardzo za odpowiedź i wracamy do początku kolejki. Marcin Stępniewski jako pierwszy. A piąte pytanie to jest pytanie od czytelników i brzmi: w jaki sposób chce pan przekonać absolwentów szkół średnich oraz uczniów, żeby nie wyjeżdżali z Kielc na inne uczelnie? Bardzo dobrym projektem właśnie są stypendia, które powinniśmy podnieść dla najzdolniejszych studentów kieleckich, ale przede wszystkim konieczne jest zagwarantowanie wysokopłatnych miejsc pracy zaraz po zakończeniu studiowania, tak żeby przede wszystkim studenci chcieli tutaj studiować i chcieli tutaj zostawać i zakładać rodziny. Bez wysokopłatnych miejsc pracy niestety to się nie zadzieje. Żeby były wysokopłatne miejsca pracy, również oferta edukacyjna musi być rozszerzona. Nie tylko musimy skupiać się na naszych studentach, których mamy naprawdę, naszych maturzystach, których mamy naprawdę bardzo zdolnych. Musimy oczywiście próbować robić wszystko, żeby oni tutaj zostali, ale powinniśmy przyciągać też studentów spoza naszego miasta, maturzystów spoza naszego miasta i robić wszystko, żeby po okresie studiów nie wyjeżdżali oni z powrotem do miejsca, z którego przyjechali, lub nie wyjeżdżali do większego ośrodka, w którym mogą więcej zarobić. Tutaj muszą zarabiać godne pieniądze. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Teraz czas na pana Marcina Chłodnickiego. Przypomnę pytanie: w jaki sposób chce pan przekonać uczniów i absolwentów szkół średnich, żeby nie wyjeżdżali z Kielc na inne uczelnie? Żeby młodzi ludzie chcieli zostawać w Kielcach, po pierwsze muszą mieć tu perspektywę dobrze płatnych miejsc pracy i zatem kształcić się w zawodach, które dają możliwość tej pracy zdobycia. Trzeba kontynuować i rozszerzać program klas patronackich, czyli klas, które w szkołach średnich żeśmy, ponadpodstawowych, które żeśmy tworzyli wspólnie z lokalnym biznesem. Po to, żeby wspierać lokalny biznes i dawać kompetentnych pracowników i po to, żeby ci młodzi uczniowie, w przyszłości ci pracownicy, znajdowali pracę w tych firmach. To już się dzieje, ten program trzeba oczywiście poszerzyć. Dobrze płatne miejsca pracy, dzięki którym młodzi ludzie zostają, to także inwestycje, wspieranie lokalnego biznesu, ściąganie dużych inwestycji z zewnątrz. Ale nie można zapominać o tym, co będzie dalej. Młodzi ludzie myślą o tym, żeby zakładać rodziny. Muszą powstawać dwa żłobki. W tym momencie takie pieniądze żeśmy pozyskali, powstaną dwa nowe żłobki na osiedlu Ślichowice, jeden kolejny na osiedlu Poddalnią. Musi zwiększać się opieka żłobkowa, możliwość zapewnienia rodzinom funkcjonowania godnego. Dziękuję bardzo za odpowiedź. I pan Adam Cyrański, przypomnę pytanie: w jaki sposób chce pan przekonać uczniów i absolwentów szkół średnich, żeby nie wyjeżdżali z Kielc na inne uczelnie? No przede wszystkim, jeżeli zostanę prezydentem, będę w dosyć konsekwentny sposób realizował swój program wyborczy, który jest kompleksowym rozwiązaniem dla naszego miasta, aby demografia się w tym mieście zwiększyła. Program zostaje w Kielcach, posiada szereg aspektów, które musi być zrealizowane po stronie miasta, aby właśnie ci młodzi ludzie chcieli zostać w Kielcach. Miasto nie ma bezpośredniego wpływu na płace. Miasto ma wpływ na biznes, w tym sensie na kulturę, jaka tu będzie miała miejsce. Także całe otoczenie oprócz biznesu, kultura, sport, mieszkania mają wpływ na to, aby młodzi ludzie chcieli zostać w Kielcach. Jeżeli zrealizujemy szereg działań, które będą zmierzać do tego, czyli zostaję w Kielcach, Adam Cyrański, zostańcie ze mną. Dziękuję bardzo za odpowiedź. I pani Agata Mariańska. Przypomnę pytanie: w jaki sposób chce pani przekonać uczniów i absolwentów szkół średnich, ażeby nie wyjeżdżali z Kielc na inne uczelnie? To znaczy, ja krótko się odniosę, bo tak słucham tych wszystkich wypowiedzi moich przedmówców i powiem tak, że wszyscy tu obecni już mieli wpływ na nasze miasto i mogli coś w tym temacie zrobić, a jest coraz gorzej. Ja mam córkę, która jest na studiach i bardzo mi zależy na tym, żeby ona tu została, ale tak jak z nią rozmawiam, no to przede wszystkim Kielce powinny się stać atrakcyjnym miastem, a takim nie są. I to jest tak wielopoziomowy aspekt, że nie da się tego w jedną minutę powiedzieć. Na pewno miejsca pracy, ale na pewno też kultura, prawda, tutaj i wszystkie inne towarzyszące temu rzeczy, sport. Kielce muszą być zadbane, muszą mieć fajne ulice.
musi się tutaj fajnych rzeczy dużo dziać, a tego po prostu nie ma i takie klepanie od wyborów do wyborów, co wiemy, że co możemy zrobić, a jesteśmy u władzy i tego nie robimy, no to powiem szczerze, że tak troszeczkę mnie dziwi. Dziękuję bardzo. Tą odpowiedzią zakończyliśmy pierwszą rundę pytań i przechodzimy do drugiej rundy, w której każdy z Państwa może zadać jedno pytanie do wybranego kontrkandydata, a tą rundę zacznie pan Marcin Chłodnicki. Na pytanie jest 15 sekund, przypomnę tylko, na odpowiedź jest 1 minuta. Komu chce zadać pan swoje pytanie? Chciałbym poprosić o odpowiedź pana Adama Cyrańskiego, a pytanie brzmi, spada gwałtownie ilość młodzieży, która przejdzie do szkół ponadpodstawowych. Zatem subwencja oświatowa będzie też bardzo o wiele obniżona. W jaki sposób zamierza pan sobie poradzić z finansowaniem w tej sytuacji oświaty, budynków, administrowania? Dziękuję bardzo za pytanie i odpowiedź 60 sekund. Przede wszystkim przejrzę budżet. Myślę, że nie jest on doskonale skonstruowany albo nikt się nad nim nie pochylał. Była pewnego rodzaju tendencja do rolowania budżetu miasta poprzez zaspokajanie potrzeb coraz to nowych interesariuszy, którzy chcieli tylko podnoszenia. Ja myślę, że przejrzę solidnie budżet, przewietrzę go, spojrzę na niego właśnie świeżym okiem, okiem menadżera, który umie zarządzać pieniędzmi i dobrem wspólnym. Także myślę, że pieniądze na ten cel będą bez problemu. Bardzo dużo pieniędzy jest w Kielcach, jak to się mówi, przepalane na dziwne rzeczy, więc wydaje mi się, że jest sporo miejsc, w których możemy znaleźć oszczędności i zmieniając ten budżet, na pewno wyrównamy tą subwencję, aby ta młodzież została w Kielcach. Bo to będzie moje zadanie, żeby zostali w Kielcach. Dziękuję bardzo za odpowiedź i teraz przechodzimy do pana. Komu chce pan zadać swoje pytanie? A ja chcę zadać pytanie panu Marcinowi. Przez 8 lat PiS dewastował polską edukację. Poniżanie nauczycieli, ksenofobiczny podręcznik do HIT, Roszkowskiego Willa Plus, to tylko wierzchołek góry lodowej osiągnięć ministra edukacji Czartka. Czy pan jako prezydent odpowiedzialny za edukację w mieście będzie kontynuował jego misję? Panie Adamie, pytanie zawiera błędną tezę i mam taki problem z tymi pytaniami zadawanymi do mnie, że one już po raz któryś podczas kolejnej debaty zawierają błędną tezę. Edukacja nie była absolutnie niszczona. Ja panu powiem, kto niszczy edukację. Niestety bardzo często i oświatę. Niestety bardzo często ona była niszczona w samym samorządzie, ponieważ to, do jakiego stanu doprowadzono infrastrukturę oświatową i to, że dzieci uczą się na sprzęcie, na który z dachów kapie deszcz, to jest coś niebywałego, nieprawdopodobnego i coś, co nie powinno mieć miejsca. Ja pana zachęcam jako kandydata na prezydenta do takiego objazdu po kielskich placówkach oświatowych. Ja jestem członkiem Komisji Edukacji i regularnie z komisją spotykamy się w różnych placówkach, więc zachęcam pana do takiego objazdu. Zobaczy pan, w jak dramatycznym stanie są kieleckie obiekty oświatowe. Rodzice muszą składać się czasami na remonty, rodzice czasami muszą kupować wyposażenie do szkół. To niszczy kielecką oświatę. Brak właściwego zarządzania w samorządach, a nie decyzje władzy centralnej. Dziękuję bardzo za odpowiedź i przechodzimy do pani Agaty Mariańskiej. Do kogo kieruje pani swoje pytanie? Właściwie to chciałabym skierować swoje pytanie do pana Adama, ale rozumiem, że ono ma dotyczyć oświaty, tak? Edukacji i sportu najlepiej by było, tak jest. To powiem tak, może zahaczę edukacji i sportu. Mamy taki teren jak Psie Górki. Chcielibyśmy tam, mieszkańcy my oddolnie, żeby tam powstało takie międzypokoleniowe miejsce spotkań. Panie Adamie, tam pana firma chce zarolniać działki. Jak pan na to się zapatruje, żeby wyciąć te drzewa? I odpowiedź, proszę. Przede wszystkim to jest taki, mam do czynienia z pewnego rodzaju może ekoterroryzmem. Nie wiem, jak do tego podejść. Działka jest działką typowo budowlaną, więc cały czas spółki, bo to nie, one są w jakiś sposób zależne ode mnie, ale te spółki realizują wszystko zgodnie z planem. Natomiast mieszkańcy sąsiednich bloków, którzy mieszkają w budynkach wielorodzinnych, bezprawnie podmienionych, z jednorodzinnych, próbują w tej chwili zastraszać de facto władze miasta swoją postawą. Jest wiele terenów zielonych w mieście Kielce, więc bez problemu można w innych miejscach to robić. Jest to normalny proces. Zarolnianie działek. Proszę nie przerywać. Jest to normalny proces
inwestycyjny, czyli Kielce potrzebują mieszkań, tanich mieszkań, potrzeba jak najwięcej ich budować po to, żeby właśnie ci młodzi ludzie zostali w tym mieście. Wydawanie decyzji na budowę w sposób ograniczony powoduje wzrost cen mieszkań. Dziękuję bardzo za odpowiedź i tą rundę kończy pan Marcin Stępniewski. Do kogo kieruje pan swoje pytanie? Do pana Marcina Chłodnickiego. 15 sekund, panie prezydencie, od jakiegoś czasu zajmuje się pan oświatą w ratuszu? Jest pan wiceprezydentem odpowiedzialnym za oświatę. No i trochę nawiązując do tego, o czym mówiłem, niestety stan tej infrastruktury oświatowej jest dramatyczny, więc jak pan zamierza sobie poradzić z oświatą i z poprawieniem jej stanu, skoro nie poradził pan sobie jako wiceprezydent? Dziękuję bardzo za pytanie i proszę bardzo o odpowiedź 60 sekund. Na szczęście w Polsce Prawo i Sprawiedliwość straciło władzę, dzięki czemu nowy rząd, również lewicy, udostępnił samorządom między innymi środki z funduszy unijnych. W tej kadencji, w przeciwieństwie do poprzedniej, będzie można zmodernizować, termomodernizować kieleckie placówki oświatowe z pomocą środków unijnych. Tak jak zrobiliśmy to z ostatnich pieniędzy, które zostały z poprzedniej perspektywy unijnej, ze szkołą numer 8, z kieleckim informatykiem, z modernizacją szkoły numer 1 na kieleckim Bocianku. Panie Marcinie, proszę kontynuować. Dziękuję. Dziękuję bardzo w takim razie za odpowiedź. Tym samym zakończyliśmy drugą rundę pytań. I dziękuję za całą debatę poświęconą edukacji i sportu. Agata Mariańska, dziękuję Adam Cyrański, bardzo. Marcin Chłodnicki, Marcin Stępniewski. Razem dla Kielc. A my przypominamy, drodzy Państwo, że wszystkie odcinki debat, wszystkie debaty można znaleźć na naszych kanałach w mediach społecznościowych oraz na portalu w Kielcach Info. Dziękuję bardzo.